Moi drodzy, Międzynarodowy Dzień Muzeów to wyjątkowa okazja, żeby pokazać wyjątkowe obiekty znajdujące się na terenie Kielc. Dzisiaj właśnie jesteśmy w takim wyjątkowym miejscu. Witam tutaj serdecznie Annę Mader. Aniu, gdzie się znajdujemy? Znajdujecie się, moi drodzy, w Państwowym Instytucie Geologicznym, Państwowym Instytucie Badawczym, oddziale Świętokrzyskim w Kielcach. I stoimy przed pawilonem muzealnym. Dokładnie to, co jest za naszymi plecami. Zobaczcie, takie piękne przeszklenie. Za tym przeszkleniem właśnie znajduje się ów pawilon. Tak. Muzeum muzeum geologiczne istniejące przy Instytucie Geologicznym w Kielcach ma już swoją ponad półwiekową tradycję. Za początek jego funkcjonowania przyjmuje się rok 1965, kiedy to został dokonany pierwszy wpis do księgi pamiątkowej muzeum. Muzeum to ma charakter regionalny, to znaczy zawiera skały, okazy paleontologiczne pochodzące z Gór Świętokrzyskich i przyległej do nich od południa Niecki Niedziańskiej, zwanej też Niecką Miechowską. Aniu, od razu zapytam, czy to prawda, że właśnie w tym miejscu, w muzeum, przy oddziale, w ramach oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego, możemy zobaczyć skały ze wszystkich okresów geologicznych? Tak, jest to prawdą, dlatego że Góry Świętokrzyskie, a nawet same Kielce są tym wyjątkowym miejscem na mapie Polski i Europy, gdzie na malutkim obszarze możemy spotkać skały, tak jak Michale powiedziałeś, wszystkich okresów geologicznych ery fanerozoicznej, czyli poczynając od Kambru, a kończąc na Czwartorzędzie. Jest to unikat w skali europejskiej, dlatego że te skały są niezmienione. Tak jak osadziły się one przed wieloma milionami czy kilkuset milionami lat, tak dzisiaj możemy je oglądać. Duży unikat. My oczywiście nie będziemy opowiadać o wszystkich skałach i wszystkich okresach geologicznych, ale pokażemy Wam ciekawostkę związaną właśnie z tym miejscem, dotyczącą geologii regionu świętokrzyskiego, a w zasadzie paleontologii regionu świętokrzyskiego. Na pewno wszyscy z Was słyszeli o bardzo ważnym, przełomowym dla geologii odkryciu, jakie miało miejsce w Górach Świętokrzyskich. Związane jest z kamieniołomem Zachełmie, gdzie właśnie natrafiono na ślady najstarszego na Ziemi czworonoga, zwanego z łacińska tetrapodem. Dokładnie tak. I za chwilkę to pokażemy, moi drodzy. Jedną z ciekawostek paleontologicznych regionu świętokrzyskiego i prawdziwym unikatem jest to, o czym wspomniałaś Ani już wcześniej, czyli znalezisko z kamieniołomu Zachełmie. Co to za znalezisko? Były znalezione ślady, tropy zwierzęcia, dosyć nieregularne, słabo widoczne, co powodowało, że przez dziesiątki lat geolodzy, którzy przychodzili do Zachełmia, żeby oglądać odsłaniające się tam skały, dolomity środkowo-dewońskie, po prostu tych śladów nie zauważali. Tylko wytrawne oko paleontologa było w stanie dostrzec w tych niepozornych zagłębieniach w skale coś więcej niż dołek. I faktycznie po dokładnej analizie, przebadaniu tych odcisków okazało się, że mamy do czynienia z tropami pierwszych zwierząt kręgowych. Odciski tropów znajdują się obecnie w Muzeum Geologicznym Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Tam są eksponowane. Natomiast tu widzicie dioramę, czyli model tetrapodów odtworzony w oparciu o wspomniany już
odciski stóp, ale nie tylko. To byłaby za słaba, za mała przesłanka, żeby zrekonstruować całe zwierzę. Wykorzystano też informacje pochodzące z innych krajów, głównie z Anglii czy z Ameryki Południowej, gdzie znajdowano również szkielety tetrapodów. I w połączeniu właśnie informacji o szkielecie z naszymi tropkami, z naszymi śladami powstała kompletna rekonstrukcja zwierzęcia. Chciałbym, patrząc na tą rekonstrukcję, oczywiście modele są w skali 1 do 1, tak, rzeczywiście tej wielkości te zwierzęta, że te trapody były, to teraz nasuwa się takie pytanie, jakie było środowisko życia tetrapoda? Jak można było opisać to miejsce? Paleontolodzy skłaniają się ku temu, że tetrapody żyły w jakichś takich przybrzeżnych, lagunowych środowiskach, które obrazuje zdjęcie w tle dioramy. I właśnie tetrapody żywiące się rybami, krewetkami, generalnie zwierzętami morskimi, przechodziły z obszarów czasowo zalewanych przez wodę, właśnie dzięki możliwości poruszania się na kończynach. I to był ten postęp, ta zdobycz ewolucyjna, że były w stanie wyjść z jednego zbiornika, gdzie już wyjadły pokarm, i przejść po lądzie, oddychając powietrzem atmosferycznym, do innego zbiornika czy innej części zatoki. Czyli darmowa stołówka. Tak. Okej, bardzo ciekawe to było, co powiedziałaś, to po samych tetrapodów i odnośnie środowiska ich życia, i to wszystko zapisało się w nieczynnym kamieniołomie w Zachełmiu. Wspomniałaś o dolomitach, tak, skałach, które tam występują, środkowego dewonu. Czy w tych dolomitach możemy znaleźć, poza oczywiście opisanymi wcześniej tropami tetrapoda, jakieś struktury, które informują nas na temat właśnie, jak to środowisko mogło wyglądać, jakie były jego warunki? Tak. Na powierzchni dolomitów w kamieniołomie w Zachełmie możecie znaleźć takie dziwne, zagadkowe, kopułkowate struktury pokrywające całe warstwy. Są to stromatolity, skamieniałe stromatolity, czyli formy utworzone przez sinice, cyanobakterie, które porastały w środkowym dewonie płytkie dno morskie, tworząc rodzaj takich mat. Nazywamy to matami stromatolitowymi, i maty te dzisiaj tworzą się takie same. Stąd możemy bardzo dobrze porównać ze współczesnymi formami. I takie właśnie skamieniałe maty glonowe możecie zobaczyć w Zachełmiu. I też charakterystyczne dla nich są te kopułkowate formy, bo tak właśnie narastały te organizmy. Kolejna ciekawostka w takim razie z Zachełmia. Cóż, Aniu, w takim razie bardzo dziękujemy za tą krótką, ale bardzo treściwą, bardzo arcyciekawą opowieść o tetrapodach z Zachełmia, o środowisku ich życia. No i oczywiście gorąco zachęcamy, jeśli będzie taka możliwość, do odwiedzenia tego miejsca, muzeum w ramach oddziału Świętokrzyskiego Państwowego Instytutu Geologicznego. Gorąco polecamy to miejsce i oczywiście też polecamy wycieczkę do Zachełmia, do rezerwatu Zachełmia. Ja również dziękuję za Wasze przybycie i takie ciepłe rekomendacje dla naszego muzeum. Oczywiście gorąco się do nich przyłączam. Zapraszam wszystkich, zarówno indywidualnych turystów, geoturystów, jak i grupy zorganizowane, klasy szkolne, jako że organizujemy tutaj lekcje muzealne dla
młodzieży na każdym poziomie naszej edukacji. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszamy, moi drodzy.